Może kilka słów o panu profesorze. Otóż jest on doktorem habilitowanym nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował politologię, specjalizacja dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filologię polską. W latach 1989-2004 był pracownikiem Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, gdzie pracował w interdyscyplinarnym zespole badawczym profesora Walerego Pisarka. Jako jego uczeń jest jego magistrem i również jego doktorem. W latach 1990-2004 wykładał w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2004 przeniósł się do Instytutu Europeistyki, gdzie pracuje do dzisiaj. Początkowo w katedrze pracował kultury i społeczeństwa Europy pod kierunkiem pana profesora Macha, a od zeszłego roku w zakładzie badania zmian społecznych w Europie pod kierunkiem pana profesora Dariusza Niedźwieckiego. Prowadził badania m.in. wspólnie z uniwersytetami Bristolu, Wolverhampton, Leuven, Bańskiej Bystrzycy i Kobe. Jego zainteresowanie... Tylko, że nie słyszę. Jego zainteresowania to między innymi naukowe i badawcze, to metodologia badań społecznych, lingwistycznych i tekstologicznych, aksjologia europejskiej sfery publicznej, wartości europejskie. Symboliczne reprezentacje zjawisk politycznych, publicystyka, perswazja i propaganda, procesy mediacyjne, europeizacji, integracji i dezintegracji Unii Europejskiej. Obecnie zajmuje się teorią i praktykami narracji politycznych i medialnych. Jest autorem ponad 50 publikacji. Panie profesorze, witamy i dziękujemy za pana obecność i możliwość przygotowania tego referatu. Ja myślę, że teraz przejdziemy już do wykładu, chyba że ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania, problemy. Ja myślę, że to przejdziemy do wykładu. Dobrze, panie profesorze, czy mogę liczyć na 45 minut mniej więcej? Tak jest, będę pana 45 minut, a później jakaś, no zwykle to trwa, to pan profesor wiedział, że jakieś pół godziny do 45 minut, zobaczymy jak się potoczy przez internet. Oczywiście. Podzieliłem się z państwem obrazem z moją prezentacją. Mam nadzieję, że jest widoczna. Tak. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest mi niewymiernie miło, że mogę z państwem brać udział jako prelegent w spotkaniu Komisji Spraw Europejskich i mogę mówić o wartościach europejskich, chociaż z tak wieloznacznym pojęciem łączą się same problemy poznawcze i badawcze. I w gruncie rzeczy będę mówił o tych problemach poznawczych i badawczych. Moje wystąpienie nie jest w żadnym wypadku pomyślane jako systematyczny wykład. Ma ono raczej być dyskusyjne, ma być krytyczne i mam zamiar odnieść się w pierwszej części tego wystąpienia do pewnych przesłanek, które pozwalają nam publicznie kierunkować naszą dyskusję na temat wartości europejskich, bez względu na to, co to oznacza. A w drugiej części chciałbym poddać pod rozwagę państwa 7 tez, które nie są koniecznie moimi tezami, częściowo są, częściowo nie i będę chciał je dość krytycznie omówić w świetle badań nie tylko moich, ale też dostępnych tych poważnych, dużych, interdyscyplinarnych analiz, których przedmiotem są również wartości europejskie. Już zacznę od tego, że z samym pojęciem wartości cierpimy na nadmiar bogactwa znaczeń tego pojęcia. Właściwie przedstawiciele każdej dyscypliny trochę inaczej je rozumieją, więc mamy, można by powiedzieć, kłopot poznawczy. Poprzez wartość niektórzy rozumieją po prostu cel, inni rozumieją raczej pewne pragnienia, potrzeby, a nawet przyjemności. Jeszcze inni rozumieją motywację, skłonności do działania. Jeszcze inni pewne cechy, właściwości obiektu, jeszcze inni pewne byty intencjonalne, abstrakcyjne,
jeszcze inni wręcz fizyczny stan, tak jak zdrowie, jeszcze inni pewne zdolności, umiejętności, tak jak na przykład sprawność czy wytrzymałość. No i do tego mamy jeszcze, jeśli sobie zawęzimy pojęcie wartości w znaczny sposób do pojęcia wartości europejskich, bez wątpienia kilka podstawowych rozumień, które plączą się ze sobą, mieszają się ze sobą w naszym publicznym rozmawianiu o wartościach. Mam na myśli to, co tutaj mogą Państwo zobaczyć na tym slajdzie, to znaczy nie jest do końca jasne, czy mówiąc o wartościach europejskich, na przykład w publicystyce odnosimy się do wartości Unii Europejskiej, czy do wartości Europejczyków jako jednej społeczności, czy do wartości poszczególnych kultur europejskich, czy do wartości pewnych instytucji czy organizacji, czy wręcz do wartości naszych osobistych. I nie ułatwia wszystkiego to, że wartości poddane są bardzo presji różnych kontekstów i tym kontekstem narzucającym naszą dyskusję o wartościach europejskich ostatnio jest artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli pewna procedura, którą wpisano w traktaty i którą w gruncie rzeczy uruchomiono przed akcesją w 2004 roku w celu uniknięcia kryzysu wartości i powrotu do rządów autorytarnych. Takie było oficjalne uzasadnienie. Ten artykuł 7 otwiera możliwość przed instytucjami Unii Europejskiej, też dość obszernie zdefiniowanymi, na sprawdzenie, czy jakiś kraj członkowski nie pobłądził, czyli nie odszedł od wartości europejskich, tych wymienionych w traktacie w pewnym kanonie w artykule 2 i 3. Ale ja bym bardzo nie chciał mówić o tym. Jeśli będzie taka potrzeba, to będę oczywiście w stanie się do tego odnieść później. To, o czym chciałbym mówić, to chciałbym na podstawie wiedzy empirycznej, raczej znaczy z zakresu nauk społecznych, oraz w pewnym sensie pewnych podstawowych założeń aksjologicznych, ale moją dziedziną są nauki społeczne i ponieważ ostatnio zaowocowały nasze nauki wieloma ważnymi, syntetycznymi opracowaniami, które odnoszą się do transformacji, do zmiany społecznej, do zmiany nastawienia Polaków do Europy, ale również przy okazji do wartości europejskich, to w tym kontekście oraz w kontekście badań, które sam prowadzę, kontynuując badania Walerego Pisarka i jego socjolingwistyczne podejście, odpowiedzieć na pytanie, czy wartości zadane w Unii Europejskiej są naszymi wartościami. To jest pomysł, program na to moje wystąpienie. No i chciałbym to pytanie kontynuować, szukając możliwych odpowiedzi, możliwych uzasadnień, przy okazji wyjaśniając, w jaki sposób mamy do czynienia z różnymi nieporozumieniami oraz w jaki sposób pewne uproszczone tezy wypierają głęboką refleksję i głębszy namysł nad tym fenomenem, jakim jest to coś, co nazywa się wartościami europejskimi. One są zdefiniowane formalnie w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Jest to pewien kanon, który odnosi się do przekonania uczonych, ale też urzędników co do tego, że Europa jako obszar cywilizacyjny, jako obszar o wspólnym doświadczeniu, o wspólnej przeszłości, cechuje się wspólnotą wartości. Można by, tak jak tutaj Państwo widzą w artykule 2, który na wszelki wypadek przypominam, bo to jest też specyficzne, można by połączyć pewne wartości uznawane za autoteliczne, czy też perfekcyjne, mówiąc językiem Henryka Elzenberga, z pewnymi normami konstytucyjnymi, czy pewnymi wzorami, czy normami regulacyjnymi. To jest tutaj ujęte łącznie i to tworzy ten kanon formalno-prawny, wąski kanon wartości europejskich. Instytucje europejskie są zobowiązane do przestrzegania tego kanonu i stania na straży tego kanonu, a państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do poszanowania i podzielania tych wartości. Czy Europejczycy też podzielają te wartości, to jest trochę inna sprawa i jak na każdego, kto,
kto miał do czynienia troszkę z aksjologią, troszkę z językiem wartości, z badaniem społecznych reprezentacji i postaw wobec tego, co wartościowe, wiem doskonale, że sprawa jest dalece bardziej skomplikowana i złożona, aniżeli wynika to z takiego prostego zapisu. W związku z tym moje podejście będzie znacznie szersze i podejście to musi zacząć się od wskazania pewnej tendencji, którą ja nazywam konstytucjonalizacją Europy za politologami. Natomiast Władysław Stróżewski wprowadził takie pojęcie wartości zadanych i ja zapożyczam to pojęcie po to, żeby mówić o wartościach zadanych przez Unię Europejską dla Europejczyków. Jak Państwo wiedzą, ten kanon wartości, on ma swoje głębokie uzasadnienie w bardzo wielu rzeczach, które były historycznie dla Europejczyków rzeczywiście cenne i wartościowe. Po drugie, to co można by określić jako konstytucjonalizację Europy, oznacza przełożenie tego przekonania, że ten katalog, ten system wartości jest najcenniejszy, na to, co powinno być postrzegane jako nie tylko stabilne i nasze europejskie, ale co powinno być do tego jeszcze odczuwane przez Europejczyków jako coś wspólnego, postrzegane jako coś długotrwałego, no i do tego uznawane, stosowane powszechnie i użyteczne też w naszym życiu osobistym, powiązanym z naszym życiem społecznym i życiem publicznym. Po raz pierwszy w Komisji Europejskiej powołano komisarza, który ma się zajmować wartościami, gdzie jest to główna funkcja, główna rola Wery Jourovej, wiceprzewodniczącej do spraw wartości i przejrzystości. No na czym ten proces ma polegać, możemy się zastanawiać. My widzimy już w tej chwili, w jaki sposób Komisja Europejska obecnie, ponieważ mówię o procesie, który trwa od w gruncie rzeczy 20 ponad lat, czy przynajmniej od okresu wprowadzania i dyskutowania nad traktatem z Maastricht, a także nad procesem przygotowywania przez Konwent Europejski Konstytucji dla Europy, to znaczy o pewnym procesie, którego podłożem było założenie, że Unia Europejska pierwotnie legitymizowana na idei pokoju i współpracy dla pokoju w celu uniknięcia wojny, potem spojona bardzo ściśle względami ekonomicznymi i współpracą gospodarczą, w pewnym momencie wyczerpała swoje zasoby legitymizacyjne, jakby można powiedzieć, i doszła do wniosku, że bez spójności aksjologicznej, bez takiego głębszego podłoża wspólnych wartości i tożsamości europejskiej na nich ufundowanej, dalsza integracja nie byłaby możliwa. Rodzi to liczne pytania. Z mojego punktu widzenia istotne są pytania o to, czy w ogóle możliwy jest tak prosto pomyślany proces uzgadniania pewnego katalogu tego, co najwartościowsze, z jakimś systemem, który organizuje to coś w porządek normatywny i w jakim sensie to coś może być dla nas, przez nas uznane i przez nas odczuwane. Ten równoważnik zdania, parada wartości zadanych walczących o uznanie, chciałem pokazać, że proces konstytucjonalizacji Europy, tak rozumiany, można by nazwać, odnosząc się do trzech wielkich uczonych, po pierwsze Władysława Stróżewskiego, trzech wielkich uczonych zajmujących się wartościami. Po pierwsze Władysława Stróżewskiego, który o wartościach zadanych nas uczył. Po drugie Henryka Eisenberga, który opisywał kulturę jako paradę wartości. Właśnie wartości, które w tym kontekście należałoby, które walczą o to, żeby zdobyć uznanie z naszą pomocą. No ale po trzecie jest to też nawiązanie do Stanisława Ossowskiego, czyli wielkiego socjologa, psychologa społecznego, uczonego, no, który nauczył nas rozróżniać, że wartości, które odczuwamy, to wcale niekoniecznie muszą być te wartości, które są przez nas uznane, a tym bardziej te, które są przez nas manifestowane, które są publicznie przez nas głoszone. Czy da się zaprojektować system wartości? To gdzieś to pytanie tutaj unosi się nad
tą problematyką, o której mówię. Być może, czy na pewno jest tak, jak kiedyś profesor Hoffman, Stanley Hoffman powiedział, że wszyscy marzymy o uniwersalizacji wartości i że do natury wartości należy to, że w sposób taki dość bezkompromisowy poszczególne porządki wartości czy systemy wartości wchodzą w konflikt ze sobą, no ale najlepiej jest, jeśli to są nasze wartości i wtedy my je łatwo uznajemy za wartości uniwersalne, za nasze wartości, za wartości, które podzielamy i których nie chcemy się wypierać. W związku z tym mamy tutaj problemy, zasadnicze problemy z tym, czy da się zaprojektować kratocentrycznie, czyli tak z punktu widzenia pewnej jednak władzy, pewnej zwierzchności system wartości. Przesłanki, które zbieram do tego, żeby udzielić jakoś bardziej systematycznie odpowiedzi na to pytanie, mieszczą się zarówno w pewnym takim bardzo ograniczonym zasobie dzisiaj w aksjologii ogólnej, ale mieszczą się też w dorobku, czy pochodzą z dorobku tych aksjologów, takich jak Hans Joost, którzy usiłują uspołecznić, wytłumaczyć uspołecznienie wartości oraz z dorobku tych wszystkich, którzy różnorako podchodząc do wartości, głównie chyba jak do postaw, czy pewnych orientacji poznawczych, standardów i motywacji i celów w życiu, starają się dokumentować w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmianę społeczną na świecie i w Europie. Te najsłynniejsze badania, które mówią coś na temat wartości w kontekście innych mierników naszej zmiany, to są światowe badania wartości, to są europejskie badania wartości, europejskie badania społeczne, to są eurobarometry, czyli specjalne badania Komisji Europejskiej, obfitujące w bardzo różne odcienie wiedzy na temat stosunku do wartości. I chciałbym w końcu, odnosząc się jeszcze do tego zasobu takiej wiedzy interdyscyplinarnej, przywołać dwie grupy badaczy i wspomnieć, przepraszając wszystkich, których nie wspominam w tym kontekście, nazwiska pani Aleksandry Jasińskiej-Kani i pani Mirosławy Marody, które bardzo, w bardzo interesujący sposób starają się opisać zmianę społeczną w Polsce, nie uciekając od stawiania tych kluczowych pytań natury aksjologicznej. Ja dodaję do tego moją tradycję poznawczą, czyli takie myślenie o kluczowości kategorii poznawczych, kategorii języka, które służą nam do myślenia i do mówienia jednocześnie i które pozwalają wyróżnić reprezentację wartości w języku. No i w tym kontekście chciałbym wymienić jeszcze kilka nazwisk, przepraszając po raz kolejny tych, których nie wymienię, ale przede wszystkim twórców słownika aksjologicznego polszczyzny, Jerzego Bartmińskiego i jego współpracowników na Uniwersytecie Lubelskim, wielkich etnolingwistów wartości oraz grupę osób pracujących nad językiem wartości, przede wszystkim panią Jadwigę Puzyninę, Irenę Bajerową, Elżbietę Laskowską, Annę Wierzbicką, Zofię Zaron, Adama Bednarka, Andrzeja Bogusławskiego, Ryszarda Jedlińskiego, Józefa Tischnera, Tomasza Krzeszowskiego i wielu, wielu innych, którzy uczą nas, w jaki sposób można, być może łudzić się, że język stanowi zbiór reprezentacji, które mówią nam coś o rozkładzie, o systemach wartości, o hierarchiach wartości, o naszym myśleniu, o tym, co najważniejsze, co najistotniejsze. Moje badania, jedna z części tych badań, to są badania typowe socjolingwistyczne. One polegają na sprawdzeniu w sposób porównywalny, jak Polacy swobodnie kojarzą, jakie swobodne skojarzenia wobec wartości europejskich są w stanie sformułować. To są badania prowadzone z pomocą CBOS-u, badania reprezentatywne. Te pytania zadawane są zwykle, znaczy tak się udało do tej pory, w okresie kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, czyli w maju od 2009 roku do zeszłego roku. Udało mi się zebrać około 15 tysięcy takich swobodnych skojarzeń, które później poddawane są kategoryzacji za pomocą narzędzi wypracowanych przez metodologię Walerego Pisarka i socjolingwistyczną. W drugiej części, ponieważ już czas chyba, chciałbym
na tej podstawie, którą bardzo skrótowo zarysowałem do tej pory, czyli właściwie opisując pewne brzegowe warunki poznania i mojego dojścia do tego miejsca teraz, chciałbym odnieść się do 7 przekonań, 7 tez, w moim odczuciu tez, które dominują, które wyłaniają się z tej wiedzy społecznej na temat wartości europejskich. Rozpoczynając od niekwestionowanej, najważniejszej tezy pierwszej, którą można by wyrazić w formie tego właśnie zdania tutaj w nagłówku. Mianowicie, że nasze poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej jest rekordowe. Wykresy pokazują, że to poparcie stale rośnie. Ono w zeszłym roku, mniej więcej rok temu, przed ostatnim kryzysem, przekraczało 90% łącznie tych, którzy raczej niezdecydowanie się z tym zgadzali. No, tylko że te odpowiedzi tak osiągane, tak realizowane rodzą kolejne pytania i te kolejne pytania, im więcej się ich zadaje i im bardziej się je zestawia z innymi pytaniami na podobne tematy, rodzą więcej interesujących przesłanek do tego, żeby się zapytać nie tyle, czy jesteśmy za, ale jak głęboko jesteśmy za członkostwem w Unii Europejskiej i co to tak w gruncie rzeczy oznacza. No, przy tym wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na coś, co pokażę na następnym slajdzie. Proszę się nie przerażać liczbą tych kategorii, które tutaj się pojawiają. Chodzi mi wyłącznie o to, żeby zwrócić uwagę na kategorię brak odpowiedzi. To są listy leksemów, czyli listy tych werbalnych wskaźników wartości, które listy hierarchii, które są jakby początkiem analizy w poszczególnych latach. Za każdym razem, nawet w 2009 roku, czyli w takim okresie względnie dobrym dla nas, wychodzenia z kryzysu, takiej orientacji jeszcze dość naiwnej naszej europejskości w Unii Europejskiej, ponad połowa respondentów, ponad połowa Polaków nie potrafiła niczego skojarzyć z wartościami europejskimi. To znaczy nie chciała odpowiedzieć lub nie wiedziała, co odpowiedzieć, lub później, co zaznaczyłem w zeszłym roku, mniej więcej w 1 punkt procentowy badanych odpowiada, że nie ma takich wartości, że nie ma czegoś takiego jak wartości europejskie. Nie, znów słyszę ładną piosenkę. Mamo, patrz, na niebie gwiazda. Przepraszam, ja będę mówił, postaram się skupić dalej na tym, o czym mówię. Więc chciałbym Państwu pokazać kilka efekty zadawania pytań trochę inaczej. Mianowicie, co się dzieje, kiedy nawet w obrębie eurobarometru zadajemy pytanie o to, czy w przekonaniu naszym wspólnym europejskim, bo te badania prowadzone są we wszystkich krajach członkowskich, istnieje w ogóle coś takiego jak wspólnota wartości, czy jest coś takiego wspólnego dla Europejczyków jak wspólne wartości. Te badania pokazują, że tak, że na tym poziomie ogólnych deklaracji, przepraszam, może ktoś, kto dostarcza dźwięku z telewizji, byłby tak uprzejmy i zechciałby wyłączyć mikrofon, przynajmniej, bo ja słyszę teraz jakąś audycję telewizyjną. Zatem o ile na tym ogólnym poziomie przekonania, że istnieje coś takiego jak wspólnota wartości europejskich, o tyle bardzo wyraźnie widać, jak bardzo z roku na rok to przekonanie maleje. No i pojawia się, chcąc nie chcąc, taka konstatacja być może złośliwa, mianowicie, że podstawowe badania Eurobarometru, czyli badania, w których pyta się Europejczyków nieustannie, zresztą CBOS też to powtarza, o to, czy są osobiście zwolennikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to te podstawowe badania w gruncie rzeczy noszą znamiona błędu logicznego petitio principii, to znaczy tutaj przesłanka, że istnieje ten katalog wartości, który został w pewnym sensie skodyfikowany, jest od razu wnioskiem. Odpowiedzi, że coś, co jest przesłanką, istnieje i jest wnioskiem, jest takie dość frapujące, że być może na tym to polega, no bo kiedy zadamy pytanie odwrotnie, jest to pytanie, które również zadawane jest w obrębie Eurobarometru.
mianowicie czy naszym zdaniem, Państwa zdaniem, Państwa kraj poradziłby sobie poza Unią Europejską, czyli jest to badanie odwracające pewien porządek, prawda? No to widzimy tutaj dość wyraźnie, jak bardzo Polacy odpowiadają na to pytanie, że tak, oczywiście, niemal połowa nas twierdzi, że spokojnie możemy poradzić sobie bez tej wspólnoty, bez członkostwa w Unii Europejskiej. Czyli obraz zaczyna być dość niespójny, no i z pewnością częścią tej niespójności są narzędzia poznania, które tutaj są zastosowane. Teraz czy ten konsensus można twierdzić, że istnieje jakby ponadideologiczny konsensus wobec członkostwa w Unii Europejskiej. Mnie się wydaje, że i to nie trzeba jakby specjalnych dowodów empirycznych, że ten konsensus od dawna nie istnieje, że jesteśmy tak głęboko podzieleni wokół integracji, że nasz stosunek jest najbezpieczniej rzecz ujmując ambiwalentny i taki bardzo sytuacyjny, to znaczy uwarunkowany od ścisłych kontekstów, które towarzyszą odpowiadaniu na pytania tego typu, no i do tego związany z naszymi podziałami socjopolitycznymi. Wiemy skądinąd z badań pogłębiających takich innego typu, już nie z eurobarometrów, że dalszej integracji chce mniej niż 10% Polaków, to znaczy dalszej pogłębionej bardziej niż do tej pory. Niemal 40% Polaków chce zachowania tego, co jest i ani kroku dalej. Tylko 13% poparłoby pomysł wprowadzenia waluty europejskiej. 34% odrzuca to, że instytucje europejskie, czyli Komisja i Trybunał Sprawiedliwości, w ogóle wtrącają się w definiowanie nam naszych sposobów odchodzenia od wartości europejskich, czyli naruszania artykułu 7 traktatu. Co więcej, 65% Polaków twierdzi, że państwo w pierwszym rzędzie powinno się sobą zajmować, państwo europejskie, i pozwolić innym państwom członkowskim zajmować się ich własnymi problemami najlepiej jak potrafią. Ale co gorsza, bo to odnosi się do wartości kluczowej w naszym systemie oceny i postrzegania rzeczywistości, mianowicie do solidarności, co piąty Polak uważa, że państwo jako takie powinno pomagać innym krajom członkowskim Unii Europejskiej. Ta pomoc w gruncie rzeczy jest uwarunkowana od tego, czy to ten kraj zasługuje na pomoc, czy też należy się ta pomoc z jakichś innych względów. W związku z tym uruchamiamy pewne myślenie, które w jednym z raportów zostało nazwane, że jesteśmy kustoszami, część z nas oczywiście, jesteśmy kustoszami europejskości. Uruchamiamy pewien taki model myślenia asymetrycznego, że Europa dla nas wobec nas powinna być solidarna, natomiast Polak Europejczyk jest czymś specyficznym, czymś odległym od takiej symetrycznej, pełnej, zgodnej z tym pojęciem solidarności. Mamy oczywiście swoje recepty, swoje sposoby rozumienia naszej misji, naszej roli, naszego miejsca w Europie, i to taka rola Polak kustoszem europejskości, czyli Polak, który przestrzega Europę i poucza Europę, jak Europa zbłądziła i w którą stronę powinna wrócić. To jest jeden z trzech głównych, wyraźnych tropów, które wychodzą w różnych analizach tego typu. I na koniec tej tezy, na koniec refleksji na temat tej pierwszej tezy o naszym takim konsensualnym poparciu dla członkostwa w Unii Europejskiej, chcę zwrócić uwagę na to, że sposób, w jaki my jesteśmy podzieleni wewnętrznie, odgrywa tutaj także bardzo istotną rolę. To znaczy tak, jak można by na podstawie tego europejskiego sondażu w różnych krajach prowadzonego, ale w Polsce też oczywiście, można by stwierdzić, że najgorsze jest to, że większość Polaków to są osoby bardzo labilne, bardzo niezdecydowane, że o wynikach tych, czy że przesądzają o tym, jak formułujemy odpowiedzi na proste pytania, przesądzają dwie grupy dość relatywnie wąskie, to znaczy mniej więcej 20% tych, którzy są zdecydowanie za dalszą integracją, w inny sposób trochę myślą o przyszłości Europy i świata. No i po drugie,
mniej więcej taki sam odsetek osób, które są zdecydowanie przeciwni dalszej integracji i stają się nie tylko eurorealistyczni, jak to mówią, ale stają się eurosceptyczni i tacy antyunijni. To, co dotyczy trzeciej grupy, ona liczy według różnych opracowań od 40 do 60%, ta grupa pozostałych, biernych, niezainteresowanych w ogóle myśleniem o tym, co jest wspólne, wartościowe lub nie, to najgorsze jest to, że to są osoby o nieugruntowanych poglądach, ale skłonne, jeśli już, ze względu na pewne presje, na pewne emocje, na pewne oddziaływania instytucjonalne i tak dalej, raczej skłonne są przyłączyć się do tej drugiej grupy, to znaczy do tych, którzy są przeciw. Tak by to wyglądało. Druga teza, którą pozwalam sobie sformułować, nawiązuje do przekonania wręcz powszechnego, do przekonania, które otwiera mnóstwo poważnych książek na temat transformacji, zmiany politycznej, społecznej w Europie i na świecie, że mamy do czynienia z dekompozycją wartości w ogóle, że jesteśmy na zakręcie. W związku z tym z pewnością też muszą podlegać zmianie wartości europejskie. Na kilku slajdach chciałbym Państwu pokazać, zwracając uwagę nie na szczegóły, bo nie jestem w stanie wszystkiego tutaj omówić, ale parę tak hasłowo chciałbym Państwu przedstawić. Otóż jak widać, to co dotyczy wartości tak zwanych perfekcyjnych, czy tych takich najmniej mających wspólnego coś z korzyścią, z utylitaryzmem, tych wartości autotelicznych, to układają się wyraźnie dwie pary opozycji, które się rozchodzą. Wolność i równość. Wolność zawsze była mniej więcej do 2009-2010 roku, zawsze pikowała, szła do góry, jest to przecież w końcu koronna wartość polityczna, jest to królowa wartości, które w tych wszystkich badaniach wychodzą, która ma wiele aspektów i wiele rozszerzeń. Równość zastępuje ją. Z jakichś względów kojarzymy wartości europejskie z równością. Można tutaj to prosto na kilka sposobów wyjaśnić, ale ja jeszcze będę pokazywał inne przesłanki, które to pozwolą zrobić. I po drugie, zastanawiający, ale znamienny jest ta para, którą też tutaj widać, mianowicie wiedza, która jest coraz rzadziej wskazywana jako coś typowo europejskiego, wartościowego. Natomiast wartości chrześcijańskie, ten kolektywny zbiór, do którego w badaniach Polacy się przyzwyczaili, w tym sensie, że ten kolektywny zbiór wartości bardzo często jest wskazywany jako znacznik naszego tradycjonalizmu, jako coś, co ogarnia wszystko, co można dobrego powiedzieć o naszej tradycji, o naszym miejscu w Europie i coś, co jest podstawowym pomysłem na naprawianie Europy. Także wartości chrześcijańskie są swobodnie coraz częściej kojarzone jako europejskie typowo, a wiedza coraz mniej, co może być, co z pewnością jest interesujące, ale wymaga znacznie więcej analiz i dodatkowych oczywiście informacji. Gdybyśmy tylko skupili się na poszczególnych aspektach wolności, które w ciągu tych 10 lat były, czy wychodziły na pierwszy plan, albo spadały w dół z tego pierwszego planu, zarówno w sensie ilościowym, jak i w sensie kojarzenia wskazań na różne wartości jednocześnie, to swoboda podróży jest niekwestionowaną takim derywatem wolności. Swoboda podróży, brak granic, możliwość przemieszczania się. Zresztą to nic dziwnego, na to takiej odpowiedzi udzielają wszyscy Europejczycy. Niemal we wszystkich krajach to jest główna tak zwana wartość europejska. Pozostałe aspekty wolności są coraz mniej kojarzone, są coraz mniej, być może dlatego, że uznajemy, że ta wartość została już w pewnym sensie zrealizowana, więc nie wymaga przypominania. No jest to myślenie niekoniecznie przekonujące, ale tak jest. W takiej dłuższej panoramie 25 pierwszych pozycji na liście tych nośników, werbalnych nośników wartości, które były wskazywane w czasie ostatnich 10 lat, zwracają uwagę z pewnością te, które znacznie rosną i te, które znacznie maleją. Ze względu na brak czasu oczywiście tego nie będę dokładnie starał się omówić.
ale poza swobodą podróży zwracają uwagę na to, że jest wartościowy dla nas w kontekście Europy wspólny rynek, wspólnota interesów. Wartościowe jest bezpieczeństwo, co oczywiste. Bardzo wartościowa jest, coraz bardziej wartościowa jest kultura i cywilizacja. Korzystanie z europejskiej kultury to jest główne skojarzenie cech Europejczyka. Dla nas Europejczyk to ktoś, kto może korzystać z europejskiej kultury. To jest niemal 90% wskazań łącznie dla bardzo ważne i raczej ważne. Wartości chrześcijańskie, o których powiedziałem, również zwyżkują, ale również pewne sytuacyjne pojęcia, takie jak praworządność, konstytucja i demokracja. No, trzeba by było oczywiście bardzo wielu dodatkowych przesłanek, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Moja analiza w dalszej części zmierza do tego, żeby, no już ugruntowując to przekonanie, że mamy do czynienia i to z zasadniczą dekompozycją systemu wartości. To po prostu widać na każdym slajdzie tutaj. Ja się skupiam w tej chwili na omówieniu tych znaczących, tej dynamiki, czyli znaczących przyrostów i spadków. Kiedy mowa o przyrostach, to widać jeszcze raz, można by to powiedzieć, cztery grupy wartości, nazwijmy je egalitarystyczne, czyli równość, ale też pewne nośniki tych wartości, takie wymierne bardzo, jak dopłaty, fundusze, kwestie materialne. Po drugie, wartości kulturowe. Po trzecie, wartości tradycyjne. No i po czwarte, wartości, które przedmiotowo trudno nazwać, ale które bez wątpienia są efektem sytuacji prowadzenia badań czy kontekstu, takiego świeżego kontekstu historycznego. Trzecia teza to teza odnosząca się bezpośrednio do problemu tego wystąpienia, mianowicie jak to jest z tymi wartościami zadanymi w moich badaniach i w innych badaniach, czy można by jakoś to spróbować pogrupować. Obraz, który wyłania się z porównań z tej dynamiki, którą tutaj pokazuję Państwu, czyli białe słupki to przyrost, ciemne słupki to spadki, stwierdza dość jednoznacznie, że wartości zadane przez Unię Europejską nie są tymi naszymi emocjonalnymi reakcjami i skojarzeniami z Europą, z Unią Europejską, które by rosły. Mówiąc bardzo, bardzo delikatnie. Wielkie pojęcia, wielkie normy i wielkie wartości spadają, przestają być kojarzone. Ja to nazywam, już troszkę może nadużywając tego pojęcia, że przestają być wartościowe dla respondentów, być może to znaczy, że dla ogółu Polaków. Wartości zadane spadają. Specyficzne miejsce zajmuje Solidarność, która utrzymuje się ostatnio, jak Państwo widzą, ta dynamika jest taka bardzo specyficzna, ale to dlatego, że my specyficznie rozumiemy Solidarność. Już trochę usiłowałem to zasugerować, że jednostronnie rozumiemy Solidarność. Ona jest bardzo ważna w kontekście europejskim, ale pod warunkiem, że jest realizowana wobec nas. Natomiast Solidarność rozumiana tak aksjologicznie jako pewna powinność wspólnotowa przez nas nie jest rozumiana, nie jest szanowana. Jeszcze wyraźniej to widać, kiedy przyjrzymy się tym wartościom, które wyraźnie odnotowują spadki. Ja je tutaj pogrupowałem na tym jednym slajdzie. No wydaje mi się, że takie tłumaczenie, taka hipoteza, że te wartości są już jakoś zrealizowane, więc nie przychodzą do głowy, a odpowiadamy na takie pytania bardziej sytuacyjnie, bardziej tak na zasadzie skojarzeń bieżących, to ta odpowiedź mi nie wystarcza. To oznacza przewartościowanie naszego podejścia i rozumienia pracy, wolności słowa, wolności wyznania. Za mało mamy też tutaj danych, żeby mówić o potwierdzeniu czy jakimś osłabieniu przekonania o naszym postmaterializmie, tej cichej rewolucji, którą opisywał Ronald Inglehart. Można by próbować to zrobić za pomocą następnej tezy, która jest popularna i taka dość, powiedziałbym, odważna, bo zgodnie z nią nasze podejście do integracji jest bardzo cyniczne, bo w gruncie rzeczy w Unii Europejskiej widzimy tylko korzyści, zależy nam na funduszach, dopłatach, otwarciu granic oraz na swobodach wspólnego rynku
No i w pewnym sensie to, co te moje dane pokazują, to one potwierdzają, że tak kojarzymy. Natomiast oczywiście tutaj jeszcze argumentacji, uzasadnienia, czy tego czegoś głębszego w tym nie widać. Wspólnota dóbr, równość to takie przedmiotowe pogrupowanie pewnych wskaźników wartości w związku z tą czwartą tezą naszego cynicznego podejścia do Unii Europejskiej. Równość, no ale pojawia się tutaj też pewne takie bardzo kontekstowe myślenie, mianowicie skoro równość, to domagamy się, żądamy równości wobec prawa, ale też z naszej strony, to znaczy konstytucja, praworządność, rządy prawa mieszczą się i są kojarzone, są łącznie jakby zgłaszane przez respondentów w związku z tym rozumieniem równości. Teza piąta dotyczy tradycjonalizmu i tego, że tej bardzo powszechnie przyjętej za dość oczywistą konstatacji, że nastąpiło zmęczenie modernizacją, modernizmem, że nastąpił taki kulturowy zwrot w stronę wartości tradycyjnych, to się wzmocniło, to rośnie. I tutaj przynajmniej w tej takiej warstwie pierwszych skojarzeń to się całkowicie potwierdza. To znaczy kojarzymy wartości europejskie z wartościami tradycyjnymi i pokazujemy tak no, dość wyraźnie, że tradycyjność, tradycjonalizm, instytucje z tym kojarzone, czyli wartości chrześcijańskie, rodzina są bardzo wartościowe. Ale to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, dlatego że my wiemy z innych badań, że tradycjonalizm nie koreluje się w postawach Polaków z poparciem lub odrzuceniem udziału Polski w Unii Europejskiej. To znaczy tradycjonaliści są równie proeuropejscy jak antyeuropejscy. I to jest dość interesujące, to znaczy to po prostu mało wyjaśnia na tym poziomie analizy. Jest to bardzo interesujące, w jaki sposób szukamy jednocześnie realizacji tego naszego indywidualizmu poprzez równość, poprzez interesy ekonomiczne, poprzez pewne wspólnoty, tego będzie dotyczyła następna teza, ale też szukamy realizacji tych wartości tradycyjnych poprzez zarówno małe wspólnoty, wspólnoty pierwotne, jak i od razu przeskakując do wspólnoty narodowej, do Polski, do ojczyzny. Kiedyś nazwano to chyba Leszek Nowak nazwał to pewną taką próżnią socjologiczną, czyli stanem, w którym w Polsce żyliśmy jednocześnie w małych wspólnotach pierwotnych i w bardzo takich wyobrażonych wielkich wspólnotach, a pomiędzy tym nic nie było. Teraz wydaje się, że jest coś pomiędzy i badanie wartości europejskich jest okazją, żeby poszukać jakichś przesłanek wyjaśnienia tego, czy jest coś pomiędzy, czy Europa staje się, no, staje się pewną wspólnotą wyobrażoną dla nas istotną, pozwalającą się łączyć się jakoś jako coś wartościowego z naszym indywidualizmem, z naszym takim tradycyjnym podejściem do życia. To szukanie wspólnot wydaje mi się jednym z bardziej interesujących wątków, które można by interpretować na podstawie tych danych oraz danych płynących z innych większych interdyscyplinarnych badań. Dlatego, że my chcemy współpracy. Wskazują respondenci na wspólnotowość europejską jako okazję do współpracy, jest to wartościowe dla nas, jest to cenne. Ta możliwość bycia razem, możliwość wyjazdu i współkorzystania z Europy. No ale przecież z drugiej strony bardzo wiele przesłanek wskazuje na to, że my jesteśmy bardzo indywidualistyczni i ten nasz indywidualizm rośnie, że jeśli jesteśmy wspólnotowi, to bardzo, tak powiedziałbym, no nie cynicznie, ale bardzo, bardzo pragmatycznie. Czy to możliwe, że jesteśmy społeczeństwem indywidualistycznych komunitarystów, jak jeden z badaczy, Piotr Radkiewicz, to nazywa? To jest bardzo frapujące. Ja już muszę powoli zmierzać do końca. Mam jeszcze jedną, rezygnując
z pewnych przemyśleń na temat tej wspólnotowości. Mam jeszcze jedną tezę na koniec mojego wystąpienia. To jest teza stricte epistemologiczna, ale ona podsumowuje tę próbę, która była podstawą przygotowania mojego dzisiejszego wystąpienia. Mianowicie ona pozwala mi odnieść się nie tylko do zaobserwowanych cech europejskości czy postaw w stosunku wobec europejskości Polaków, ale też narzędzi badania tej europejskości. I na tej podstawie muszę zwrócić uwagę na dwa zjawiska. Pierwsze zjawisko to jest, nazwałbym je niewspółmiernością narzędzi badań do problemu badań, to znaczy wartości europejskie są zbyt poważnym, zbyt złożonym, zbyt wielowątkowym i wieloznacznym, głębokim jakościowo i trudno poznawalnym problemem. To dość przywołać 6 pytań Romana Ingardena, który wolał napisać esej Czego nie wiemy o wartościach, aniżeli esej zatytułowany Co wiemy o wartościach. Do tego wartości europejskie są, jak wskazywałem na początku, bardzo wieloznaczne. I do tego mamy do czynienia z pewnym procesem presji aksjologicznej, która powoduje, że różne instytucje, przecież nie tylko Komisja Europejska czy Unia Europejska, ale także wszyscy, którzy walczą o własną tożsamość, czy to polityczną, ideologiczną, jakąkolwiek, przywołują różne systemy wartości i wzajemnie się zwalczają. No i po drugie, do tej niewspółmierności narzędzi do problemu badań dodałbym jeszcze niespójność postaw, która wychodzi w badaniach nawet młodych Polaków, nawet młodzieży, ale okazuje się, że jesteśmy po prostu niespójni, podatni bardzo na konteksty, to już nawet nie chodzi o pytania, ale na czas, w bardzo konkretny czas, w którym odgrywamy rolę albo Polaka, albo przedsiębiorcy, indywidualisty, albo odgrywamy rolę kogoś, kto jest człowiekiem rodzinnym, a jeśli coś się nam zdarzy, to odpowiadamy zupełnie inaczej na to samo pytanie. W związku z tym ta niespójność jest aż rażąca, bo jesteśmy indywidualistami, ale chcemy silnej opieki państwa i chcemy państwa socjalnego. Mówimy o solidarności, ale tylko jednostronnie ją postrzegamy. Jesteśmy tradycjonalistami, ale równocześnie bez wątpienia w dłuższej perspektywie szybko podlegamy modernizacji i odrzucamy wartości tradycyjne w tym sensie, że wartości modernizacyjne wcale nie zniknęły. One się mają dobrze. Podobnie jak z sekularyzacją, z postmaterializmem, a to nam nie przeszkadza w niczym i niektórzy deklarują poparcie dla Unii, inni nie. Popieramy członkostwo, mówimy, odpowiadając na ogólne pytania, że chcemy, żebyśmy zawsze byli jednoznacznie w Unii Europejskiej, ale jednocześnie nie chcemy euro, wspólnego prawa, nie chcemy rządu opartego na prawie, nie chcemy pomagać innym, nie chcemy dalszej integracji, chcemy radzić sobie sami, przynajmniej w połowie oczywiście, poza Unią Europejską. Także jest tutaj jakiś problem poznawczy, poza ta niespójność i podatność na kontekst, wrażliwość na badanie wartości, co jest cechą taką chyba aksjologiczną, że problem badań jest zbyt wrażliwy, żebyśmy mogli takimi prostymi pytaniami nabrać pewności co do odpowiedzi. W związku z tym jest tak, że myślimy, kategoryzujemy, mówimy jedno, używamy trochę innego języka na co dzień, czy naszego wewnętrznego języka, kiedy sobie racjonalizujemy, czy wyjaśniamy, kim jesteśmy i do czego dążymy. Natomiast równocześnie kierujemy się, ulegamy różnym presjom aksjologicznym i do tego jeszcze kierujemy się bieżącymi lękami, strachem przed przyszłością, obawami, niepewnością. Można powiedzieć, że pod względem, ja w ogóle nie rozpocząłem i nie miałem zamiaru uwzględniać kontekstu epidemii i pandemii, ale pod względem tych presji emocjonalnych, które na nas są wywierane, poprzez różne kryzysy strukturalne, poprzez odebranie nam pewności, co jest normalne, a co nie jest normalne w integracji europejskiej, w ustroju politycznym, w demokracji liberalnej. Jesteśmy bardzo podatni na zmiany aksjologiczne dzięki temu wszystkiemu, bardziej niż kiedykolwiek. Ja może bym skończył, bo sądzę, że mówiłem mniej więcej 45 minut. Czy to jest dobry moment, żeby skończyć? Panie profesorze,
Ja myślę, że dziękuję bardzo przede wszystkim za bardzo piękny referat. Szkoda, że może te wnioski dla nas nie są takie optymistyczne, jakbyśmy chcieli, ale to jest właśnie temat do dyskusji. Także ja myślę, że dyskusja będzie ciekawa. W takim razie wyłączam prezentację. Teraz dziękuję bardzo za uwagę. Piękny referat. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tu trzeba by pewnie zgłosić się przez uruchomienie mikrofonu. A dalej się włączał? Halo, czy jest ktoś, kto chciałby zgłosić? Ja mogę mieć pytanie. Oczywiście. Ja mam pytanie metodologiczne, mianowicie o dobór próby badawczej, dlatego że wydaje mi się, że ten dobór próby badawczej jest kluczowy dla tych konkluzji, a pan profesor w którymś momencie pokazał, że z tej dużej grupy, która była poddana, znaczy zaproszona do badań, sporo osób po prostu nie odpowiedziało, więc jak reprezentatywna była ta próba i czy można, czy jest jakaś analiza wieku, płci i tak dalej, dlatego że od tego w moim przekonaniu w istotny sposób zależy sposób percepcja i sposób argumentacji. Dziękuję. Czy mogę odpowiedzieć od razu? Tak, tak, panie profesorze. Prosiłbym odpowiadać konkretnej osobie, bo później to się nam pomiesza wszystko. Dobrze, już mówię. Odnosząc to pytanie tylko do moich badań, ponieważ ja przywoływałem bardzo różne badania, badania Eurobarometru, badania światowe badania wartości, europejskie badania wartości i tak dalej, bardzo często korzystają z zespołów socjologów, psychologów z państw członkowskich. Zwykle te próby nie są bardzo duże. To są próby wykraczające poza 1000 respondentów. Największa próba, jaką mi znam ze źródeł, z których korzystam, to jest ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych w diagnozie społecznej Czapińskiego i Panka, ale to jest zupełnie coś innego, prawda? To jest, o tym możemy sobie tylko pomarzyć. Więc w moich badaniach, które były realizowane w tej części przynajmniej, którą referowałem Państwu dzisiaj, na której opierałem te wykresy pokazywane tutaj, były to badania organizowane, znaczy próba reprezentatywna była organizowana przez CBOS. CBOS w ramach swoich badań, tak zwanych badań omnibusowych, co jest poważnym obciążeniem dla jakości wyników, ale to jest temat na, możemy to pogłębić później ewentualnie, realizuje te badania na próbie w granicach 1050-1100 respondentów i ta próba realizowana jest, czy też konstruowana jest w oparciu o wszelkie zasady metody stosowanej przez CBOS, znaczy ona jest reprezentatywna dla ogółu Polaków. To, co może tutaj z pewnością odgrywać rolę, to, że dotarcie poprzez taką próbę, ona jest nawet regionalnie modyfikowana, dostosowana do cech demospołecznych w poszczególnych województwach na przykład, czyli ona odpowiada proporcjom płci, innych cech demospołecznych i tak dalej, ale wyniki uzyskiwane za pomocą takiej próby są tym bardziej wiarygodne, im bardziej ogólnej kwestii dotyczą. Więc ja bym powiedział, że są to badania reprezentatywne, natomiast kiedy respondent, któryś z tych 1050 respondentów rozmawia z ankieterem, bo to są badania prowadzone twarzą w twarz, ankieterzy chodzą po domach, no jeszcze rok temu było to możliwe, chodzą po domach i zadają pytania, to te pytania dotyczą różnych kwestii i w pewnym momencie pyta się ich o swobodne skojarzenia z wartościami europejskimi. Oni są podprowadzeni, zachęceni do jakby ma być wywołany efekt skojarzeń z Europą, z tym, że jesteśmy Europejczykami i że jest to nasza wspólnota.
czyli w pewnym sensie oni są dodatkowo ukierunkowani, no i mogą odpowiadać 5 razy na każde pytanie, niezależnie. W związku z tym tych odpowiedzi zwykle jest około ponad 5000 za każdym razem. Ankieterzy odnotowują je w swoich tabletach. Ja dostaję surowy materiał z tych badań, potem go kategoryzuję, przy czym ponad połowa z tych odpowiedzi, które uzyskuję, to są odpowiedzi nie wiem, nie ma takich wartości. Nie podejmuję się powiedzieć, co to są wartości europejskie. Czyli to nie jest 1500, czyli w sumie około 700-800 rekordów jest podstawą mojego wnioskowania. I zgadzam się, że każdy socjolog mógłby postawić tutaj zasadny zarzut, że to jest zaledwie pomysł na hipotezę i konieczność pogłębiania tych badań dalej. I druga część pytania, mianowicie ja mam dane o cechach demospołecznych respondentów. Ja jeszcze jestem w trakcie prowadzenia analiz, które mają zredukować dane i powiązać korelacyjnie poszczególne grupy i cechy respondentów ze wskazaniami na te wartości. To byłoby za dużo, nie byłbym w stanie, znaczy nie zdążyłem tego skończyć po pierwsze, bo to jest bardzo dużo roboty, a po drugie zgadzam się, że to nam dostarczy bardzo istotnych informacji, które pozwolą na przykład zrekonstruować pewne czynniki wskazywania jednych wartości i jako rosnących, innych jako malejących i tak dalej. Oczywiście, to jest częścią tej metody i częścią badań. Ja tego do tej pory nie skończyłem i nie uwzględniłem w swoim wystąpieniu. Dziękuję. Jak rozumiem, pani profesor Praszałowicz chciała zadać pytanie. Pani profesor będzie proszona włączyć. Tak, tak, właśnie już włączyłam. Bardzo dziękuję. Ja chciałabym zacząć od pytania, które wynika chyba z tego, że coś przeoczyłam. Czy tam była kafeteria tych wartości, czy oni mieli mówić z głowy, ci respondenci? To jest wstępne pytanie, bo od tego zależy... Od razu powiem, że nie było kafeterii, to były swobodne skojarzenia. No właśnie, bo tak sobie myślę, że czy my nie wymagamy za dużo od tych respondentów? Bo oczekujemy pewnej refleksji, dosyć skomplikowanej, i w zasadzie oni mogą odczuwać pewnego rodzaju bezradność. I pamiętam, że przysłuchiwałam się kiedyś referatowi pani profesor Maroty, która właśnie referowała wyniki takich badań, i myślałam sobie, że po prostu za dużo wymagamy od tych ludzi, że oczekujemy od nich spójnego światopoglądu, przemyślenia pewnych spraw, które są dosyć trudne i które na co dzień ich nie zaprzątają w ogóle. A poza tym, czy w innych sferach rzeczywiście mamy, czy deklarujemy takie spójne wartości? Czy nawet jeżeli na przykład zapytamy o życie religijne, które wydawałoby się powinno być takie najbardziej spójne, to czy ono rzeczywiście takie jest? A pytam o to na podstawie swoich doświadczeń, ponieważ na początku mojej drogi zawodowej ja robiłam takie badania empiryczne właśnie postaw religijnych i właściwie te badania były tak frustrujące, że ja zarzuciłam badania empiryczne na bardzo wiele lat, ponieważ ludzie nie potrafili w sposób sensowny właściwie powiedzieć nic. Ani prawdy wiary, ani, no nie wiem, grzechów głównych nie umieli wymienić. Więc jeżeli w naszym społeczeństwie głęboko katolickim takich rzeczy ludzie nie potrafią powiedzieć, to skąd by mieli mówić o wartościach europejskich? Skąd by im to miało przyjść w ogóle i dlaczego to ma być spójne? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że hipoteza bezradnego respondenta jest troszkę za mocna. To znaczy jednak co drugi udzielał odpowiedzi i 10 lat temu, i 5 lat temu, i w zeszłym roku. I te odpowiedzi były celne. To znaczy ja muszę przyznać, że kiedy kategoryzowałem ten ogromny materiał w sposób taki jakościowy, ale szukałem pewnych wspólnych pól semantycznych po to, żeby wrzucić na przykład odpowiedzi typu dopłata na krowę z odpowiedzią typu sprawiedliwe dofinansowanie rolnictwa w Polsce, bo to w gruncie rzeczy jest jedna kwestia, tego było mnóstwo,
ale uświadomiłem sobie, że w dużej części, trudno mi to jakoś oszacować liczbowo, odpowiedzi swobodnie udzielane na skojarzenie z wartościami europejskimi są bardzo zbieżne z tym kanonem wartości, z którym mamy do czynienia w artykule 2 traktatu i z tym, jak się mówi o Unii Europejskiej, ale to ja nie wiem, czy to dobrze, bo prawdopodobnie to są pewne kalki, pewne skrypty pojęciowe, które być może bezrefleksyjnie w nas tkwią. Natomiast wydaje mi się, że kafeteria by zepsuła głębokość tych badań, bo gdybym dał listę, takie listy zgodnie z zaleceniami mówi się, że one nie mogą być dłuższe niż mniej więcej 40 kategorii, bo przecież respondent nie będzie czytał 10 stron szczegółowo wyliczonych wartości i podwartości i tak dalej, prawda? Gdybym musiał się sam zmusić do zredukowania tego do 40 kategorii, to jakaż byłaby strata dla badań? Ile rzeczy by nie zostało tam wpisanych, prawda? Bo to jest trochę tak, czy jesteś, jak się pyta, czy jesteś za członkostwem w Unii, czy przeciw i masz skalę Likerta, ale pozbawioną środka, czyli tylko masz 4 opcje odpowiedzi. Bardzo za, raczej nie, bardzo nie, prawda? To jest coś takiego, że jak jesteśmy, oczywiście to ma swoje uzasadnienie metodologiczne, jak jesteśmy zmuszani do tego, żeby udzielić konkretnej odpowiedzi, bo zmniejsza się nam liczbę opcji, to dobry socjolog, dobry badacz potrafi to zrobić tak, że zyskuje na tym metoda. Ja nie wiem, ja bym sobie chyba nie poradził z takim wyzwaniem. Pytanie o spójność wartości, na przykładzie religijności, no wydaje mi się, że ja starałem się na to pytanie odpowiedzieć w swojej tezie numer 7. Ja coraz bardziej jestem przekonany, że nasza wiedza społeczna, którą uzyskujemy od innych ludzi, od tak zwanych respondentów, ona jest zasadniczo niespójna i to dotyczy wartości z pewnością, ale wiemy też z badań postaw politycznych w Wielkiej Brytanii, że tam badano zwolenników partii konserwatywnej, to Hans-Jürgen Eysenck prowadził te badania i on wykazał, książkę o tym napisał, że postawy polityczne zwolenników konserwatyzmu w Wielkiej Brytanii są tak chaotycznie rozbiegane i niespójne, nie wiadomo dlaczego oni głosują na tą partię, bo wykluczają się ich na poziomie twierdzeń, wykluczają się ich postawy. Ja tu widzę coś takiego, coś bardzo podobnego i w tej swojej tezie numer 7 właśnie to starałem się pokazać, że po pierwsze narzędzia badań są niewspółmierne do głębokości problemu, a po drugie jesteśmy tak niespójni, nie tylko my, bo jestem przekonany, że to jest cecha właściwie wszystkich ludzi. Kiedy badamy coś takiego jak postawy, jakieś wewnętrzne złożone stany, związane z naszą wolą, z naszym przeżywaniem, z gotowością do działań, że nie jesteśmy w stanie w prosty sposób uzyskać satysfakcjonujących rezultatów. Ten sam brak spójności jest dla mnie teraz atrakcyjniejszy poznawczo niż próba uzyskania jakiegoś bardzo systematycznego obrazu, szczerze mówiąc. I jeszcze trzeci aspekt, trzeci wątek. Niektórzy, bo czym innym jest pytanie o wiedzę, czym innym jest pytanie o postawę lub o emocjonalne skojarzenia. Ja gdybym pytał o wiedzę, gdybym miał więcej środków i mógł zadać na przykład 5 pytań, to jestem pewny, że tak jak z tymi prawdami wiary, jeden katolik na 100 potrafi wyliczyć bezbłędnie tego typu kanoniczną wiedzę, prawda? Tak samo jeden na 1000 Europejczyków potrafiłby wyliczyć, powiedzieć o czym jest artykuł 2 na przykład traktatu, czy czym w ogóle jest traktat lizboński, czy czym różni się Komisja Europejska od Parlamentu Europejskiego. To badanie wiedzy jest ryzykowne i jest skazane na, znaczy jest oczywiście wskazane w pewnych sytuacjach, ale zawsze się rozczarowujemy, kiedy uzyskujemy przerażająco wysoki odsetek braku odpowiedzi. Dziękuję. Proszę Państwa, kto następny? Bo mnie się wydaje, temat jest głęboki, szeroki, bezkresny. Prosiłbym o pytania najpierw do Pana Profesora. Później może jakieś komentarze. Mikrofon muszę włączyć. Proszę tylko włączyć mikrofon, jeżeli ktoś z Państwa chce zadać pytanie, czy skomentować coś.
Mikrofon to jest ta czerwona kropeczka przy... Ja nie usłyszałem, przepraszam, nie usłyszałem. Nie, to na razie pytań nie było, bo to były jakieś takie trzaski i szumy, ale może ktoś z Państwa zada pytanie. To może ja po prostu, żeby wypełnić tą chwilę przerwy i refleksji. Panie profesorze, bo oczywiście to są pytania dla Polski i widać tą zmianę w ciągu 15 lat naszej obecności w Unii. Czy w tym czasie Europejczycy nie zmienili też swoich poglądów na różne sprawy? To jest jedno pytanie. A drugie, oczywiście sprawy wartości europejskich to jest bardzo trudna i abstrakcyjna sprawa dla wielu, według mnie, mieszkańców Polski. Moje pytanie jest, czy są jakieś starania, żeby to wprowadzić bardziej, no, na lekcje religii to pewnie chodziła większość z nas, chociaż większość może nie pamięta, o czym były, ale pytanie, czy właśnie jakieś lekcje wartości, o wartościach europejskich w szkołach na przykład, no, czy się odbywają? O, to takie pytanie. To dwa pytania. Jedno o tych badaniach porównawczych z tym, co pan profesor przedstawił, wyniki. Może nie wszystkie, ale jakieś takie przynajmniej schematyczne. Czy wszyscy liczą na te tylko na zwroty pieniężne, czy jeszcze mają jakieś... Czy można dodać jeszcze jedno pytanie? To może tak, może zróbmy, że jakby pan profesor, panie redaktorze, zaczekamy może z tym, bo pan profesor, ja już zadałem dwa, więc żeby się nie przelało. A później pana, dobrze? Dobrze, dobrze. Ja bardzo dziękuję za dwa trudne pytania, bo ja nie potrafię na nie w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć. Poza takim ogólnym przekonaniem, że zmiany świadomości społecznej dokonują się w wymiarze globalnym, pod wpływem czynników globalnych i te czynniki wszędzie działają podobnie, natomiast reakcje są różne, siła reakcji jest różna. W obrębie naszego kontynentu z pewnością dokonują się zmiany, ale ja nie jestem przygotowany do tego, żeby w jakiś mądry i taki syntetyczny sposób je ponazywać teraz. W tych badaniach, które przeglądałem przed wystąpieniem, no, wynikało z nich, że przypominamy pod wpływem pewnych tendencji Węgrów, Greków i Włochów bardziej aniżeli kogokolwiek innego, przynajmniej w tym wąskim zakresie wyznaczonym przez moje zainteresowania. Można mówić o zmianach takich długofalowych trendach, które podobnie przebiegają w starych krajach Unii Europejskiej. No, na myśl przychodzi mi przede wszystkim to, co opisują światowe badania wartości. W latach 70. taka inicjatywa założona przez grupę socjologów skupionych wokół Ronalda Engelharta, autora potem dziesiątków książek i publikacji na temat cichej rewolucji, czyli tendencji do sekularyzacji i postmaterializmu w krajach Zachodu. I bez wątpienia ta tendencja jest potwierdzana przez liczne badania w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza tych starszych. Nawet ostatni grant i ostatnia ta duża akcja badawcza pani profesor Mirosławy Marody i jej zespołu też potwierdza tezę, że polskie społeczeństwo idzie tą samą ścieżką, tym samym tropem, to znaczy, że pod względem postmaterializmu, czyli odejścia od tych wartości stricte takich materialistycznych w stronę wartości wyższego rzędu oraz pod względem sekularyzacji, cały czas przybliżamy się do tych poziomów, które na Zachodzie osiągnęły dość wysoki stan już dawno. Ale na czym polegałyby ewentualnie różnice między Europejczykami? No, ja trochę żartując
mówiłem o tym, że eurobarometry są takim petitio principii, to znaczy są takim samozapętleniem się, że Komisja Europejska w przekonaniu, że istnieją silne wartości europejskie wszędzie w Europie, zadaje pytanie, czy te wartości istnieją i uzyskuje odpowiedź, że tak, że istnieją, prawda? I tam jednak w tych podstawowych, tak, standardowych eurobarometrach tak zwanych, odpowiedzi są zróżnicowane, ale tendencje są bardzo podobne wszędzie. Natomiast w eurobarometrach specjalnych, szczegółowych, takich dodatkowych, to już trzeba by przygotować osobne wystąpienie, żeby zrobić taką mapę różnicującą Europejczyków pod względem no, każdej z tych cech czy tych postaw. Propozycje uczenia, myślę, że chodzi o uczenie europejskości w szkołach, czy uczenia o wartościach europejskich w szkołach, bo to drugie wydaje mi się ogromnie ambitnym i idealistycznym planem, bardzo potrzebnym, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. Natomiast europejskość, Europa jest objęta różnymi kursami i to chyba, ja już nie pamiętam szkoły, szczerze mówiąc, i nie mam ostatnio żadnych doświadczeń z edukacją na tym poziomie, ale wydaje mi się, że to zależy w dużej mierze od nie tyle od programu, ile od wrażliwości nauczyciela i jakości prowadzenia zajęć w poszczególnych placówkach. Zapewne konstytucja i konflikt wokół artykułu 7 i te spory i awantury, które mają miejsce nie tylko w Polsce przecież w ostatnich latach, są przedmiotem zajęć w ramach wychowania obywatelskiego, czy jak to się nazywa teraz, prawda? Czyli ta tematyka jest podejmowana, ale jest rozproszona. I nie wiem, czy nie jest zbyt zaawansowana, no w sensie takim intelektualnym, żeby nadawała się na osobny kurs, nawet w liceum. Oczywiście marzyłoby mi się to, podobnie jak zajęcia, które, takie kompetencje europejskie na przykład, kursy w zakresie kompetencji europejskości. Być może już są, być może są realizowane w sposób rozproszony, ja nie słyszałem o czymś takim, ale uznawałbym to za coś bardzo wskazanego i pożądanego. Oczywiście z krytycznym podejściem do takich lekcji, z pokazywaniem, że świat nie jest jednostronny, jednokierunkowy, z uczeniem radzenia sobie z wyzwaniami, z tym wszystkim, z czym Europa sobie musi poradzić, albo sobie nie poradzi, no nie wiemy przecież, co będzie dalej wobec tych wszystkich kryzysów, ale to tym bardziej zasługuje na to, żeby uczynić z tego jakąś część programu edukacji w szerszym wymiarze niż do tej pory. Tak potrafię odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za te komentarze. Pan redaktor nowy chciał zadać pytanie. Panie redaktorze. Przede wszystkim chciałem podziękować i dziękuję za bardzo ciekawy wykład. I chciałem prosić o refleksję na taki temat. Pan był łaskaw powiedzieć, że nasze postawy wobec Unii Europejskiej są niespójne. Można by z tego wnosić, że istnieje pewien model, zespół tych zasad, co do których powinniśmy się porównywać. Sam się natomiast zastanawiam, czy nasze postawy nie są też pewnymi takimi zespołami zasad, które powinny się liczyć. Tym bardziej, że nie można powiedzieć o Unii Europejskiej jako kimś z zewnątrz, bo my jesteśmy członkami Unii Europejskiej, my jesteśmy też Unią. Jak ten problem rozwiązać, nie wiem, ale będę wdzięczny, jeżeli pan profesor podzieli się swoją opinią na ten temat. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to pytanie. Można je rozumieć dwojako. To znaczy, można je rozumieć jako brak spójności między naszym systemem wartości, a systemem wartości zadanych, zalecanych jako europejskie przez instytucje europejskie. I tutaj raczej ja nie używałem pojęcia niespójności, nie odważyłbym się, raczej miałem na myśli
czy ilustrowałem zjawisko pewnego przewartościowania, czy zmiany systemu w tym sensie, że katalog tych wartości pozostaje mniej więcej ten sam, zmieniają się aspekty, czyli to, co staje się w obrębie tych pojęć ważniejsze i mniej ważne. Natomiast ja cały czas podkreślałem, i to właśnie w celach dyskusyjnych w tym moim wystąpieniu, bardzo, bardzo krytycznie, że istnieje pewna wartość, znaczy tak zakładam, istnieje pewna wartość brzegowa presji aksjologicznej. Jeśli instytucja, która jest do tego uprawniona, nawet mająca rację dziedzictwa cywilizacji Zachodu, Europy, racje kulturowe, usiłuje przekonać na siłę troszkę poprzez różne środki promocji, wpływu, presji innych, że ten katalog ma ich też obowiązywać, to poza pewną wartością brzegową rodzi to opór. I wtedy możemy mieć do czynienia, podobnie jak z oporem wobec modernizacji i tej całej rewolucji kontrkulturowej, możemy mieć do czynienia z oporem wobec aksjologizacji takiej europejskiej. Ja myślę, że jesteśmy blisko tej sytuacji brzegowej. To tyle bym powiedział na temat tego pierwszego rozumienia spójności, czyli takiej spójności zewnętrznej między nami Europejczykami, nami członkami Unii, a nie nami Europejczykami, czyli instytucjami, które dla nas zbierają pewne, katalogują pewne zasady, pewne normy. No wiemy z aksjologii, że normy podlegają negocjacji, normy się negocjuje, prawda? Natomiast wiemy z aksjologii też, że wartości negocjacjom nie podlegają. Wartości są po prostu czymś innym, z innego porządku, z innego świata, więc ten konflikt systemów wartości czasem nabiera bardzo poważnego wymiaru. O tym pisał Carl Schmitt w takiej swojej znanej takiej koncepcji tyranii wartości. Przestrzegał przed konfliktami w systemie pluralizmu wartości, konfliktami między systemami wartości, które w pewnym momencie doprowadzają do tragedii, zwłaszcza wartości moralnych, dwa systemy, prawda? Więc reasumując pierwszą część odpowiedzi, ja nie uważam, żeby można było mówić, że my jesteśmy w sensie takim systemu wartości niespójni z jakimś wzorcem europejskim. Nie, to jest nasz wzorzec, to jest nasz wspólny wzorzec, natomiast następuje wszędzie przewartościowanie i no, może nawet można by to nazwać kryzysem wartości europejskich czy wartości Zachodu w związku z tym wszystkim, co po kolei się działo przez ostatnie, powiedzmy, 20 lat w Europie i na świecie. I to przewartościowanie jest przedmiotem moich badań, a nie jakby różnica między modelem a naszym naśladownictwem tego modelu. To, co ja miałem na myśli, to jest druga część mojej odpowiedzi, to była niespójność wewnętrzna w obrębie naszego społeczeństwa. To znaczy niespójność postaw, to tak jak ci, którzy w niektórych sytuacjach upoważniają nas do interpretacji, że są indywidualistami, że są zaradnymi, przedsiębiorczymi indywidualistami i my ich kwalifikujemy w naszych ankietach jako indywidualista, modernista, człowiek otwarty i tak dalej, ale jak trochę inaczej zadamy pytanie, to okazuje się, że oni chcą silnej opieki państwa, darmowych szkół, darmowej edukacji, darmowej służby zdrowia. Rozumiem. I do tego jeszcze dopłat różnego typu i subwencji, prawda? Więc wydaje mi się, że trudno podtrzymać takie przekonanie, że można być równocześnie z jednej i z drugiej strony. I zwłaszcza dość przejmujące są te, nie pamiętam teraz, przepraszam, autora, ale badania postaw młodzieży w Polsce, być może też poza Polską, ale w Polsce na pewno, z których wyszło, że ta niespójność, taka naiwna niespójność młodych osób jest jeszcze dalej rozwinięta niż w przypadku osób starszych. Znaczy, że wydaje się młodemu człowiekowi, że jest zupełnie naturalne, że życie, państwo, rodzina wyposaży go we wszystko, prawda? A z drugiej strony on będzie nonkonformistyczny, niezależny, zbuntowany, subkulturowo jakoś odległy, prawda? To jest dla mnie niespójne.
I to, no właśnie to też w nawiązaniu do pytania pani profesor Praszałowicz, no właśnie to tak niestety jest i że ta niespójność w odniesieniu do tej dziedziny, którą ja się zajmuję, jest bardzo, bardzo widoczna. Jest też ta niespójność taka wewnętrzna, w sensie takim psychologicznym powiedziałbym nawet też, mianowicie, że my trochę inaczej sami myślimy, sami sobie to konceptualizujemy, sami kategoryzujemy tę naszą europejskość, a trochę inaczej i niekoniecznie spójnie z tym zabieramy głos w sytuacjach publicznych. To też zdarza się, że widzę różnicę po prostu. To może być w niektórych sytuacjach wręcz uderzające, ale to już bym nie chcę być posądzony o to, że zarzucam Polakom schizofrenię jakąś. Nie, to po prostu nie jest takie proste. To są bardzo złożone postawy i są różne sytuacje, które zmieniają nasze nastawienie do pewnych spraw, również zasadniczych. Do tego stopnia, że na przykład przestajemy, kiedy tracimy pracę, cały nasz świat się wali, prawda, i zmieniamy orientację też aksjologiczną w pewnej mierze. Dziękuję panie profesorze. Proszę bardzo, jeszcze ktoś może z państwa zabierze jakiś temat, zada pytanie.